Hej! Macie ochotę na ciekawą losową akcję na wakacje czy na lato? Zapraszam was wobec tego na wyzwanie Snowpool, takie lato Snowpool, wakacje Snowpool, prawie jak wakacje z duchami, ale tak nie do końca, albo może i trochę. W sumie, jak się nad tym bardziej zastanowić, dla niektórych może być to dość przerażająca perspektywa, że mają nie myć włosów ani skóry głowy szamponem. Metoda Snowpool to, jak sama nazwa nie do końca wskazuje, znaczy trochę wskazuje, a trochę jest to taka ciekawa gra słów. Jest to mycie bez szamponu. Myślę, że już dobrze wiecie, że mycie nie oznacza pienienia się. Znaczy, to, że coś się nie pieni, to nie znaczy, że nie myje. Mycie bezszamponowe to jest mycie czasem z mniejszą ilością piany, czasem w ogóle bez piany, ale gwarantuję wam, że da się domyć tak włosy, nie używając szamponu, i moje włosy dzisiaj mogą być na to dowodem, bo wczoraj były myte metodą bezszamponową. Przepis wam tutaj też zapodam. Myślę, że z tego zrobię jakiś taki side materiał i zobaczycie, że naprawdę prosty przepis, bardzo krótkie mycie, w ogóle bezproblemowe, a efekt, jak widzicie, czuje się fantastycznie. To nie chodzi nawet o to, że włosy wyglądają dobrze, bo włosy to tam włosy, na nich była po prostu odżywka, ale skóra głowy jest naprawdę fantastyczna, jeżeli chodzi o moje odczucia, także serdecznie zachęcam was do tego wyzwania, bo myślę, że jest to po pierwsze ciekawe, po drugie pozwala jeszcze lepiej poznać swoją skórę głowy, swoje włosy, a po trzecie jest to po prostu coś innego i coś fajnego na lato, może jakaś nowa motywacja do dbania o włosy. Zacznijmy od spraw technicznych, czyli od tego, czego możemy użyć do umycia głowy bez szamponu i od tego, jak to przygotować i jak to w zasadzie przeprowadzić, jak to po prostu zrobić, bo z szamponem wydaje nam się to oczywiste, chociaż też i nie do końca. Wpadajcie oczywiście na film, jak myć włosy, żeby dobrze myć szamponem, a bez szamponu jest to w sumie prostsze niż mycie szamponem. Do mycia możemy użyć przeróżnych roślin, części roślin, ziół. Pierwszy przykład to orzechy piorące. Ja mam tutaj orzechy piorące w formie w całości, a także orzechy piorące w formie sproszkowanej, już gotowej. To jest wtedy nazwa Arifa i można to kupić po prostu w na przykład marce Hesh, dobrze znanej, myślę, jest tam sporo różnych ziół indyjskich. Także albo sproszkowane Arifa, albo orzechy piorące w całości. Jest parę gatunków, także to nie zawsze musi być całkowicie to samo. Ich właściwość jest taka, oczywiście, że się pienią, można ich używać też do prania, nawet do zmywania naczyń, niektórzy używają. Jeżeli używacie, dajcie znać, bo ja się ciągle boję. Do mycia skóry głowy sprawdzają się fantastycznie, tylko być może nie solo. Wiem, że dużo osób narzeka na orzechy piorące w metodach Snowpool. Ja je tutaj mam głównie jako dodatek do moich mikstur. Jak robiłam wczoraj już to mycie, wykorzystałam w ogóle folię po tych orzechach, które tutaj wsadziłam. W tej folii było dużo jakby tego soku, żywicy, która jest po prostu wydzielana z tych owoców i użyłam jej już do wykorzystania w mieszance, jako część wodną, jako bazę wodną, która spieniła się jak zmywak do naczyń. Naprawdę, to było niesamowite i już pokazywałam wam też wcześniej na stories, jak świetnie one się pienią. To jest niesamowite i chyba najbardziej pieniąca się rzecz, jaka może być, to właśnie orzechy piorące, jeśli chodzi o naturalne źródła. I tutaj też formy orzechów pokazują te dwie metody, jakich możemy użyć. Pierwsza metoda to jest przecedzona woda, jakiś przecedzony napar z roślin, które wytwarzają, które wydzielają saponiny, a druga metoda to jest rozrobienie proszku z wodą i nałożenie proszku bez już przecedzania. To są te dwie metody, które w orzechach piorących no mamy jak na talerzu praktycznie tutaj widoczne. Ja będę stosowała metodę nakładania ziół przede wszystkim, ponieważ jest szybsza, nie trzeba przecedzać. Zawsze to przecedzenie jest dla mnie problematyczne, bo to trzeba przez gazę, przez coś. Raczej będę działała z papkami na skórę głowy, ale jeżeli ktoś chociażby hennuje, to myślę, że ma już wprawę w nakładaniu błota na skórę głowy, więc nie będzie to kompletnie żadnym problemem. Jeżeli chodzi o orzechy piorące, to w formie takiej, że tak powiem, świeżej i no one są ususzone, wiadomo, ale są i tak jakby dość wilgotne w porównaniu do tych sproszkowanych. One strasznie śmierdzą, dlatego też umieściłam je w takim słoiku z hermetycznym zamknięciem. To jest zapach porównywalny do skarpetek na, nie wiem, jakichś takich starych skarpetek, także nie polecam wąchania, ale zapach nie utrzymuje się na włosach, zwłaszcza jeżeli dodacie olejki eteryczne do mieszanki. Kolejne fajne ziółko to jest shikakai. Też możemy dostać je z marki Hesh, też w formie, w takim kartoniku, wiecie, a ja sobie poprzesypywałam do słoiczków, żeby mieć to, powiedzmy, bardziej łatwiej dostępne i łatwiej jest po prostu łyżkę tutaj zanurzyć i sobie nabrać tyle, jak potrzebujemy i to nam nie wybucha w twarz, bo wczoraj też nawdychałam tych ziół niesamowicie.
Nie było to ciekawe doświadczenie, ale Shikakai ma tę właściwość, że fajnie myje, fajnie też delikatnie peelinguje, a nie tępi tak włosów, mam wrażenie, jak orzechy piorące. Także to już użyte, przetestowane, polecam. Mamy też mieszanki, tutaj mam mieszankę Calpitone. Calpitone to jest mieszanka orzechów piorących w proszku, Shikakai, przeróżnych innych ziółek. Ogólnie tu jest cały kalejdoskop ziół indyjskich, tak to wygląda, przesypane, więc jeżeli ktoś nie chce sobie, powiedzmy, mieszać samodzielnie, nie chcę sobie robić tych mikstur, jakoś się w to bawić, no to myślę, że Calpitone może być tutaj wyjściem najlepszym. Ale ja mam niezbyt dobre doświadczenia z takimi mieszankami, bo też nieumiejętnie je stosowałam, także też zamierzam przełamać złą passę, jeśli chodzi o zioła myjące. Możecie używać też jako składnik tych mieszanek henny, cassi, senesu, to oczywiście, ale o tym za chwilkę, a w zasadzie mogę i teraz, bo mam tak, kilogram senesu z Rafexu, więc jeżeli chcecie mieć duży zapas, to możecie sobie stamtąd kupić. Jest to cały worek, który przed chwilą właśnie mi aplikował senes w oko, więc można dodawać. Dlaczego ja na razie się od tego trochę powstrzymuję? Bo on jest dość grubo i tak zmielony, więc to wszystko później zostaje we włosach i trzeba wyciągać paprochy. W ogóle to jest jedna z niewielu wad no-poo. Trzeba wyciągać paprochy z włosów, jeżeli źle wypłuczemy, no a ja oczywiście mam do tego tendencję, bo spieszę się szybko ten i lecimy, a tu nagle się sypie z głowy. Nie widać tego, jakby to nie jest tak, że wygląda jakby łupież wam się sypał, ale jakieś tam paprochy w tej głowie są. A im gorzej zmielone, i tak fajnie, że jest zmielony, bo jak się samemu mieli, to w ogóle dramat, to trochę tych paprochów więcej w głowie zostanie. No i drugie ziółko, jakie mam, takie typowo, niekoniecznie właśnie myjące, tylko takie typowo działające kierunkowo, to nim. Uwielbiam w ogóle nim, oprócz oleju, który śmierdzi też jak zgniłek jakiś po prostu straszny. Tak, nim działa świetnie przeciwłupieżowo, przeciwprzetłuszczająco, więc jeżeli macie włosy, skórę głowy, wręcz właśnie, bo włosy to ciężko, żeby się przetłuszczały, tylko skóra głowy, która później przetłuszcza włosy, to polecam dodatek nim do mieszanek i nawet jeżeli nie stosujecie no-poo, to jako maseczki do skóry głowy, nim jest po prostu cudowny. Wydaje mi się, że w Calpitone też jest w jednym ze składników tej mieszanki, ale ja stosuję też i na co dzień, i na Mateuszu, bo Mateusz jak tylko wróci, to się do mnie, mam nadzieję, dołączy, bo czuję, że dla niego no-poo będzie fajnym rozwiązaniem na problemy ze skórą głowy. Drugie ziółko to jest nim, oczywiście cassia henna, ale to już jest takie poboczne i bardziej naprawdę nie takie kanoniczne, więc wariacje na temat też można robić i też będą przepisy, ale nie chcę wam tu za bardzo mieszać. Jeśli chodzi o już drugą kategorię, bo zioła zamykamy, to mam glinki. Mam trzy przykłady glinek ze sobą. Glinka zielona, glinka biała. Problem jest taki, że ogólnie te kolory nie różnią się za bardzo, jak tak na nie spojrzeć, ale uwierzcie mi, że to są dwie różne glinki. Teraz w ogóle jest to dla mnie fantastyczna okazja, żeby w ogóle pozużywać wszelkie glinki, jakie mam, bo jeżeli stosujemy glinki tylko na twarz, no to ileż tego można zużyć? Jeżeli stosujemy do peelingu skóry głowy, no też ile tego można zużyć? A tak, możemy w zasadzie za każdym razem nawet dodawać glinkę. Biała jest ogólnie najlepszą ma renomę, jeśli chodzi o no-poo, bo jest najdrobniej zmielona, to po pierwsze, a po drugie jest najłagodniejsza. No-poo z założenia też, jeżeli będziemy trzeć z tym proszkiem, to oczywiste, że to jest peeling mechaniczny skóry głowy. Glinka to też jest trochę peeling mechaniczny, ale dodajemy ją też po to, żeby absorbowała nam sebum, absorbowała nam zanieczyszczenia i żebyśmy to po prostu zmywali później. Więc jako dodatek można do każdego mycia no-poo dodawać, nie trzeba. Warto sobie po prostu to przetestować i no ja też po to mam kilka rodzajów. Tutaj najbardziej w sumie wyczekana przeze mnie i najbardziej taka, że chcę już jej używać. To jest glinka bentonitowa, tak zwana Multani Miti. Też jak mi powiedzieliście, bentonit bywa używany w kuwetach kocich do wciągania, wiadomo. Trochę mi to z tym no-poo teraz nie zagrało, bo tutaj jeżeli będzie bentonit w kuwecie, to takie właśnie bardziej metoda pół, ale okej. Poczucie humoru Agnieszki nigdy nie było wybitne. Bentonit możemy też dodawać jako element glinkowy do mieszanek. Możecie sobie robić różne proporcje, prawda? Na przykład 1/3 glinki, 1/3 ziół, 1/3 czegoś innego. Te wszystkie przepisy, ja też chcę opracować swoje ulubione i to jest pole do kreatywności i pole naprawdę do wszelkich kombinacji.
pasji, więc zachęcam do eksperymentów. W ogóle nawet baza do szamponu to jest pole do popisu, bo możecie zrobić sobie, nie wiem, napar z lipy, który będzie trochę nawilżający. Może to być glutek lniany, tylko wtedy polecam bardziej płynny niż taki odstany, bo będzie łatwiej pomieszać po prostu. Albo na zimno, czyli na noc, tylko zalewacie, National Nu zostawiacie, później mieszacie i jest git. Można robić napar z hibiskusa. To już x czasu temu dostałam w prezencie taki szampon zrobiony właśnie z hibiskusa, z orzechów piorących, chyba shikaka i też tam był. I po pierwsze piękny kolor, po drugie fajne działanie, delikatnie zakwaszający hibiskus, też super, jeśli chodzi o pH skóry głowy. A o tym nie wiem, czy mówiłam, bo dlaczego nie umieszczam tutaj metod typu mycie sodą, mycie mydłem, mycie odżywką. Mycie odżywką w ogóle kołosz, czyli inna kategoria, nie chcę tego mieszać. Mycie mydłem, niezbyt zgodne z moją filozofią, bo zaburzamy pH skóry głowy, mydło ma pH zasadowe, nasza skóra nie jest do tego przystosowana, żeby ją tak, no po prostu rypać taką dość mocną zasadą, jak na kontakt w ogóle z naszą skórą. W ogóle mydła niekoniecznie są dobre nawet do mycia ciała, a co dopiero do skóry głowy, gdzie mamy też, no wiecie, często mamy ten problem, jak łuszcząca się skóra głowy, łupież, więc tam szczególnie bym odradzała mydło, nawet mydło czarne, mydło Aleppo, niekoniecznie jest to dobre. Mydło ze srebrem wiem, że jest w niektórych kręgach hitem, ale to jest ciągle mydło, czyli mydło, zmydlony olej. Pamiętajcie, że na przykład mydło czarne z akafi to nie jest mydło, ale o tym jest cały film, nie chcę tutaj robić za bardzo odjazdu, już zupełnie inną tematykę. Wiedzmy, czego używamy, czyli sprawdźmy, czy mydło to mydło i jeżeli mydło to mydło, to nie za dobre do mycia włosów i skóry głowy. Nie mówię już o tym, że podnosi nam łuski na długości, więc te włosy są po prostu... no nieprzyjemne w dotyku, sztywne, no i jeszcze ten osad. Dobra, to w ogóle jest też dramat, później trzeba to ściągnąć, też ocet, jakaś płonka zakwaszająca, no i ogólnie nam się z tego robi wielka filozofia i kombinacja, niekoniecznie. A mycie na przykład sodą oczyszczoną to też w ogóle jest dramat, bo tak samo jak przy mydle, pH nie to, i bardzo, bardzo średnio. Jedyny przypadek, gdzie ja sodę jakoś dopuszczam i też sama stosowałam, to jest użycie przed hennowaniem, żeby rozchylić bardzo mocno łuski włosów, ale i tak moim zdaniem jakby już teraz tego nie robię, bo jest to po prostu zbyt agresywne działanie, niepotrzebnie narażamy łuski i włosy na osłabienie, na uwrażliwienie. Przechodząc do dalszych rzeczy, które można użyć do mycia, bo już też przeleciałam przez te bazy, mieliśmy zioła, mieliśmy glinki, to teraz mąka. Mycie mąką to w ogóle będzie oddzielny film, ale mam tutaj ze sobą dwa, powiedzmy, rodzaje takie mąkopodobne. Pierwsze, to jest najzwyklejsza mąka żytnia. No wygląda to, wiecie jak wygląda mąka, naprawdę, to jest zwykła, zwykła mąka z Tesco. Film nie jest sponsorowany przez Tesco, ale zasadniczo do Tesco się udałam, żeby te mąki nabyć. Także mąka żytnia, typ wydaje mi się 750, bo pamiętajcie, że im drobniej zmielona, tym łatwiej będzie ją wypłukać, bo tutaj płukanie jest takim wyzwaniem w sumie w tej metodzie. Największym, ale też małym. Jest to metoda ogólnie przyjazna do stosowania i łatwa. Im drobniej zmielona mąka, tym łatwiej wypłukać, a im grubiej, tym bardziej jakby ten efekt peelingujący sobie zapodajecie, więc może u niektórych to się sprawdzi. Ale ja wolę, żeby łatwiej się wypłukało i żeby było fajną bazą. Kupiłam również mąkę ziemniaczaną. Możecie mąka, skrobia ziemniaczana, generalnie praktycznie to samo. Wydaje mi się, że nawet to jest to samo. Też z Tesco. Jak widzicie, tutaj nawet się nie posiliłam o jakieś bardziej prestiżowe opakowanie, tylko torebka jeszcze nie otwarta. Mąka ziemniaczana u mnie cudownie wpływa na objętość, bardzo ją podbija, a także wygładza włosy, więc też będę używać jako wypełniacza do moich mieszanek. Tak samo mąka żytnia. W ogóle mąki też zawierają pewien tam, prawda, malutki procent wprawdzie, ale saponin, które działają myjąco, tak jak więcej zawierają ich na przykład orzechy piorące i też widoczniej się pienią, ale wiecie, piana nie myje, myje po prostu pozostawienie tego i pozwolenie temu działać na skórze głowy i na włosach. Mąki mamy już za sobą, to już by było wszystko, jakby mamy te trzy podstawowe kategorie myjadeł no poo i możemy, tak jak też mówiłam, stosować w formie przecedzonego naparu i w formie proszkowej. Tylko oczywiście przy proszkowej metodzie to jest bliżej wtedy hennowania przykładowo niż typowego mycia jak szamponem. Oszczędne, jeśli chodzi o czas, bo możecie nałożyć sobie zioła na skórę głowy, na długość nałożyć odżywkę
I to będę robić. Tak będę robić. Będę nakładać od razu zioła tu, odżywkę tu i zmywać za jednym razem. Potrzymam to wszystko razem 15 minut, więc jest też i działanie odżywcze. Tutaj na długości odżywki po prostu, bo odżywki dalej będę używać oczywiście na długości końcówki. Więc mamy dwa w jednym i mycie w ogóle staje się nie dość, że proste, naturalne, ciekawe, jest to dalej to wyzwanie, tak jeszcze czasooszczędne, no to też się oczywiście liczy. Dodatki, które wy mi zasugerowaliście, przegenialne, to olejki eteryczne. Ja mam tutaj dwa cudne olejki z marki From a Friend. Bardzo polecam tę markę, jeżeli przykładacie uwagę do składów i do jakości produktów. Mam olejek grejpfrutowy i tangerynkowy, mandarynkowy, wiecie, to jest taki zapach ogólnie. I one są po pierwsze świetnej jakości, nie boję się tego nałożyć na głowę, to jest najważniejsze w wyborze olejku eterycznego. A po drugie, zapachy są przecudne i wczoraj użyłam tangerynkowego i po prostu ślinię się do tej pory, jak o tym pomyślę, bo zapach jest cudny. Także warto dodawać tych olejków eterycznych, bo neutralizujecie ten po prostu jakby sianowaty posmak, chciałam powiedzieć. Niestety wczoraj miałam posmak, bo jak to wszystko mi się tak, wiecie, wzbiły mi się te tumany, to wciągnęłam troszeczkę. I smak niekoniecznie, w ogóle uważajcie, jakby orzechy piorące, jak macie dzieci, naprawdę chowajcie, bo po prostu saponiny często są toksyczne, to są glikozydy, potrafią naprawdę, jeśli chodzi o serce, zadziałać bardzo źle. Przykładowo napastnica, ona jest też w pewnym wymiarze lecznicza, ale w pewnym wymiarze jest też trująca. Więc uważajcie z dziećmi i ziołami, żeby to się nie łączyło, bo dzieci zioła, no niekoniecznie dobre połączenie, wiadomo. A jeśli chodzi o jakieś inne dodatki, to też już to, myślę, wspomniałam, czyli wszelkie napary ziołowe, hibiskus, prawoślas, lipa, glutek, jeszcze inne ziółka, takie jak kozieradka, dodatki ziołowe, to będzie grane. Dajcie znać, jak macie jeszcze jakieś naprawdę fajne, naprawdę odkrywcze pomysły i oczywiście będę chciała je też wdrożyć i przetestować. Dołączajcie się do akcji. Mam nadzieję, że was zmotywowałam i że jeżeli ktoś miał może jakiegoś tam też trochę takiego lenia pielęgnacyjnego, to może coś takiego będzie fajnym pomysłem. Jeżeli macie jakiś wyjazd terenowy, naprawdę jest to ciekawa opcja, ciekawa alternatywa. Wystarczy w woreczek zabrać sobie taki proch. Jeżeli opracujecie gotową mieszankę, już swój ulubiony przepis, to nie wyobrażam sobie naprawdę łatwiejszego sposobu na umycie głowy. Gdzieś na kempingu, gdzieś na polu namiotowym zdarzają się jeszcze takie bez prysznicy, czy gdzieś w głuszy. No, najfajniejsze wyjazdy są, myślę, też takie. Więc wtedy, nawet w jakimś strumieniu czy coś, mycie mąką jak najbardziej możecie zrobić. Jeśli chodzi o inne rośliny, te orzechy piorące, to też środowisko na tym nie ucierpi, jeżeli to poleci na ziemię. Także nic tylko działać. Nic tylko działać tutaj, mieszać sobie i kombinować. Mam nadzieję, że was zainspirowałam. Mam nadzieję, że porcja tutaj wiedzy i pomysłów została przekazana, że skorzystacie. Moje włosy są bardzo zadowolone i też naprawdę skóra głowy jest ukojona. Mateusz, jak się dołączy, będzie najlepszym papierkiem lakmusowym, jeśli chodzi o problematyczną skórę głowy, więc bądźcie na bieżąco. Na fanpage'u, na Instagramie też tego będę wrzucać teraz masę. Także bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeszcze może mikro pomysł, troszeczkę mam owłosioną szczotkę, ale jeżeli ktoś bardzo obawia się tego, że będzie zwiększone wydzielanie sebum i że to sebum będzie mu się tutaj, prawda, przy skórze głowy osadzało, tworzyło tak zwany poetycko przyklap, to szczotka z naturalnego włosia to jest naprawdę świetny sposób na to, żeby nadmiar sebum i w ogóle wydzielające się sebum rozprowadzać w dół włosów i po prostu naturalnie jakby poniekąd olejować sobie włosy naszym własnym sebum, bo to jest naprawdę też świetna pielęgnacja. Oczywiście, jeżeli nie ma nadprodukcji, oczywiście jeżeli to jest w granicach rozsądku i po prostu zdrowe, jeżeli to jest wszystko zdrowo funkcjonujące, dzięki temu, że stosujemy NOPU, czyli nie zaburzamy sobie tej naturalnej funkcji skóry i przez rozprowadzenie dodatkowe sebum szczotką z naturalnego włosia. Naturalna, genialna pielęgnacja włosów u nasady. Ja używam szczotki z Brushes With Love i niesamowicie je polecam, bo oczywiście jakość, rękodzieło, pasja, wszystko naraz i jedyna szczotka z włosia, która czesze mi włosy. Polecam.